Cześć moi drodzy i zapraszam was gorąco na kolejny odcinek Elite Dangerous. Richardem Freitagiem, młody pilot dopiero co rozpoczął swoją przygodę w kosmosie. No i w tej chwili mamy Cobrę MK3 na wyposażeniu, a to co w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, to zdobywanie kredytów na polach asteroidów w związku z misją społecznościową. Czyli będziemy grali w trybie Open. Tak jak widzicie, będę testował stałą broń, niecelowaną, w postaci takich laserów, Strahlenlaser to się nazywa po niemiecku, i one po prostu emitują stałą wiązkę promieni laserowych. Dla porównania, za chwilkę zobaczycie też, jak wypadają one w stosunku do laserów tradycyjnych. A nie wiem, czy w tym nagraniu będzie, ale w każdym bądź razie to wam tylko powiem. Tutaj właśnie próbuję też założyć zamiast kabiny pasażerskiej AFV, to jest Automatische Feldwartungsanlage. Natomiast tak, Automatische Feldwartungseinheit. O, Einheit. No to Einheit można pominąć. Natomiast wracając do tych laserów, to one się różnią w dwóch rzeczach. Jedna na korzyść, druga na niekorzyść. To, co jest mocno na niekorzyść tych stałych laserów, to właśnie duży pobór energii stałej. Natomiast włączenie to już tam jest kwestia inna. Natomiast to, co zaletą jest to, że mają większe obrażenie na sekundę. No ale one nie rekompensują jednak tego niekorzystnego rozkładu energii. Po prostu zapotrzebowanie na energię jest tak wysokie, że bardzo szybko cała zgromadzona energia z kondensatorów, nawet w postaci tego rozdzielacza energii klasy A, zostaje zużyta. Zresztą sami zobaczycie za chwilę, jak wyglądać to będzie w praktyce już na polach asteroidów. No właśnie, tutaj ten statek, ta Cobra MK3 powoli staje się coraz lepsza. Chyba w tym odcinku też zmienimy sobie, jeżeli chodzi właśnie o jej wyposażenie. To jak widać, mamy tutaj jeszcze shield generator klasy 4C, czy dobrze byłoby na 4A kiedyś tam wymienić. No, ja jednak tutaj szukam też, dobrze byłoby ten skaner założyć, Tytungsbefehl skaner, jest takie urządzenie, on powoduje to właśnie, że dużo więcej kredytów możecie zyskać po zestrzeleniu wrogiego statku. No ale na tej stacji akurat nie było tego, także szkoda. No i lecimy właśnie z tymi laserami. Parmitano Terminal, tutaj ma miejsce misja społecznościowa, jest bardzo dużo graczy. Długo trwa też tutaj dropout do tej stacji, wlecenie do tej stacji trwa bardzo długo, niestety. No i cóż, wybieramy sobie ten Rohstoff Abbau Ort Standard, bo można wybrać też Gefährlich, ale tam raczej bym już polecał bardziej zaawansowanym pilotom wybierać się. Raczej te standardowe pola asteroidów na początek chyba są znacznie lepsze. Z racji tej po prostu szybkości zabijania to się bardziej opłaca. Jest więcej policji i po prostu szybciej eliminujecie wrogów dzięki temu. Zresztą zobaczycie, tutaj nawet Anakondę tą kobrą zestrzeliłem. Także kilkanaście tych statków poszło. Tutaj początek jest właśnie taki, że trzeba będzie wylecieć poza tą magmową planetę. No i dolatujemy teraz całkiem spokojnie. Tutaj nikt nie próbuje mnie ściągać, bo chyba nie ma większego sensu ściągać gracza, który jest ma taki poziom niski.
No i dobrze, to się czuję bezpieczniej, bo od wielu tygodni nikt mnie tutaj. Znaczy od czasu jak gram jeszcze nie przeżyłem żadnego spotkania niebezpiecznego. A co innego jak latam Anakondą, tam częściej gracze chcą powalczyć. Prawdopodobnie chcą na randze też zyskać, prawda? No bo tutaj mam żadnego zysku to nie przynosi. Natomiast w tej Anakondzie no zestrzelenie z tak wysoką rangą gracza zawsze im dodaje trochę do swojej rangi, więc może to jest też tym podyktowane. Znaczy głównie tym, wydaje mi się właśnie. No dobra, no i teraz mamy tutaj Vulture. Vulture jest w Geschwader i to 3 na 3, więc sobie go odpuszczam. W tym momencie to jest za duże ryzyko, bo zobaczcie, też nie widać jeszcze, no tutaj dopiero się pojawiła policja, czy te siły bezpieczeństwa, policja to złe określenie, to nie jest policja, tylko to są siły bezpieczeństwa. No, górnicy właśnie wydobywają tutaj. Nie, to nie są akurat górnicy. O, i tutaj jednak się zdecydowałem na zaatakowanie tej kobry. No i to był spory błąd, bo zobaczcie. Natychmiast zostałem zaatakowany przez tego dodatkowego członka załogi właśnie. No i dodatkowy statek. No i te lasery, sztralen lasery są kiepskie. Jednak, bo bardzo szybko schodzi cała energia na nie. Ci błyskawicznie. Nie ma jak kontynuować ataku. No i ostatecznie, zobaczcie, z taką kobrą kompetentną nie miałem startu przez tą broń. Musiałem uciekać też z racji tego, że byłem atakowany tutaj z wielu stron przez te dwa statki. No postanowiłem tutaj zawrócić i zaatakować jeszcze raz. Także obok tego asteroidy jest nawrotka. No i zobaczymy właśnie, jak tutaj to wyjdzie tym razem. Też pewnie nie za dobrze, no bo jednak nie ma jak kontynuować walki. Gdzieś bardzo szybko. To wschodzi w mgnieniu oka. Cała moc jednak. Lasery pulsacyjne na razie wygrywają zdecydowanie. No oczywiście na mniejsze statki to broń stała jest bardziej efektywna w zabijaniu. Po prostu jest mocniejsza. No wadą jest to, że nie jest sterowana. Musicie troszeczkę po prostu przycelować. No ale to też się przydaje do walki w czasie, kiedy te statki wypuszczają Dyppelwerfer, prawda? To widać było wcześniej. Bez problemu można było je namierzyć i po prostu kontynuować atak. No a w przyszłości, jak też trafilibyście na jakiegoś gracza, no i doszłoby już do konfrontacji, nie udałoby wam się uciec, no to większe szanse są na to, że dacie radę się obronić w jakiś sposób. No widzicie, tutaj już opancerzenie spadło do 90%, no i trzeba uciekać, nie ma co tutaj walczyć, bo też broń się do tego ta kompletnie nie nadaje moim zdaniem. Znacznie lepszy rozdzielacz energii musiałby być za możliwy do zainstalowania na kobrze do tej broni, do broni tego typu. Albo u inżyniera obniżyć koszt po prostu energetyczny tej broni,
o połowę, no to wtedy można mówić o tym, że ona by się do czegoś nadawała. No ale o połowę nie wiem, czy jest nawet taka możliwość, żeby aż tyle zredukować. No po prawej stronie świetnie wygląda ta planeta, ta magma tutaj z niej się wylewa. Parmitano Terminal, no tutaj właśnie będziemy za chwilę lądowali. Mamy Verlangsamen, czyli spowolnienie z powodu przyciągania tej planety, z powodu grawitacji. No tylko 160 km na sekundę, więc trochę to potrwa. No tutaj jest akurat tak ten terminal położony właśnie jest pomiędzy planetą a tym pasem asteroidów. Nie bardzo dużo statków. Jak zobaczycie za chwilę, będziemy tutaj się długo wlatywać na tą stację niestety. I tak za każdym razem trochę to potrwa. Nie wiem, czasami też się zdarza, że pad jest niby wolny, ale zajęty w rzeczywistości. No nie wiem, czy właśnie w tym nagraniu takie coś się przytrafiło, czy nie, ale warto zerknąć wcześniej pod nogi. Chyba, że tak nalatujecie od góry i nie widzicie, czy ktoś stoi, czy nie. To mi się zdarzyło niestety, że było po prostu zajęte. No i nie mogłem wylądować. Nagle coś mnie wystrzeliło w górę z impetem. Uderzyłem o sklepienie stacji. No na szczęście nic się nie stało wielkiego. Poza utratą trochę pancerza, no to po prostu wleciałem raz jeszcze. Wyleciałem już na inny pad. No najlepiej wtedy, jeżeli jest zajęty, po prostu wylecieć ze stacji, przelogować raz jeszcze się na stację, czyli zrezygnować i potem jeszcze raz poprosić o zgodę. Powtórzyć tą komendę do dokowania. No i właśnie, czekamy, to o tym mówiłem, że w przypadku Open, no to są takie dodatkowe konsekwencje tego, że długi czas wygrywania niektórych lokacji, przerwy, takie przeskoki. To jest stacja niezależna, jak widać, bo tutaj żadnych nie ma też reklam. To jest cecha charakterystyczna tych stacji, które nie są ani w Federacji, ani w Imperium, ani w Przymierzu. No i tutaj zmienimy sobie od razu tą broń. Nie chcę więcej tego typu broni. No i tutaj wygrywają te lasery pulsacyjne, jeżeli chodzi o taką broń. O dwójki są bardzo tanie, 14-15 tysięcy, więc koszt wykupu, ewentualnie straty statku jest niewielki. No i można ją też szybciutko sobie zakupić, bo praktycznie nic nie kosztuje. No jest bardzo skuteczna, zupełnie inaczej się walczy z tą bronią, zresztą zobaczycie w kolejnej części. Można też założyć rakiety do tych jedynek, aczkolwiek rakiety są drogie potem w eksploatacji. Kosztuje załadowanie ich do pełna tych jedynek dwóch 130 tysięcy. No i dosyć szybko się kończą. One są dobre na takie pojedyncze gdzieś akcje typu zamorduj kogoś, usuń, prawda? Ale do takich stałych walk, gdzie jest dużo przeciwników, chcecie dłużej powalczyć, to możecie spotkać się z tym, że dosyć szybko wam się amunicja do nich skończy i wtedy te jedynki są już bezużyteczne. No chyba, że
je sobie syntetyzujecie. No ale na początek raczej to nie będziecie tego robili zbyt często, bo minerałów też za dużo nie ma. No i właśnie, to jest takie typowe uzbrojenie. Wszystko jest fest. Nie ma nic kierunkowego. Dypelwerfer i punkt Verteidigung na rakiety. To jest dobra rzecz, bardzo dobra. No i można tak sobie polecieć. No właśnie, ten shield generator też tutaj. Dobrze wymienić go na czwórkę. No 4B byłby najlepszy. No chyba 4B w końcu wezmę. O, no właśnie, 4B. Szkoda, że nie ma 4A. No i te... co ja tutaj jeszcze... Z tych podstawowych rzeczy powinienem jeszcze wymienić sobie Shubdizen. Właśnie na klasę A najlepiej. No, ta druga lokacja jest dużo lepsza od pierwszej. Dużo więcej statków tam się pojawia niż właśnie w tej pierwszej. Praktycznie za każdym razem tam coś się od razu znajdzie. No, dolatujemy do tego pasa asteroidów. Tutaj można też, jeżeli wydobywujecie, to po prostu nie lecieć na znacznik, tylko dolecieć sobie na maksymalnym zwolnieniu w dowolne inne miejsce. Tam tak samo znajdziecie minerały. Natomiast unikniecie unikniecie po prostu walki z tymi statkami tutaj pirackimi. Natomiast jak chcecie na tych piratów zapolować, to nie należy wybierać innych miejsc niż tylko te oznaczone. Jeżeli wybierzecie inne, no to tam nie znajdziecie żadnych statków praktycznie, może sporadycznie jeden lub dwa. I to tylko policję, żadnych statków pirackich tam nie traficie. Więc tylko i wyłącznie tak to trzeba zrobić. No mówię o wersji 2.4 gry, bo może za jakiś czas zmieni się tutaj parę rzeczy i to się stanie nieaktualne, ale na dzień dzisiejszy, jak jest ta wersja 2.4, to tak to działa. No dobra, mamy pierwszy killbacka, on jest tu osamotniony, ale on chyba był czysty. No jest tutaj też Viper, czyli żmija. No i zobaczymy. Jest sam, więc zaatakujemy go z wszystkich działek. No i zobaczcie, dosyć duża jest siła tego ognia jednak, niekierowanego. Bo on praktycznie zaraz straci osłonę, natomiast ogólnie walka z nim będzie dosyć długa. No z tego względu, że mamy jeszcze te silniki, są bardzo słabe, nie są takie manewrowe jak tego Vipera. No i on jest też kompetent, czyli dosyć dobrym jest graczem. Komputerowym, rzecz jasna. No, wiecie na pewno. No
On tutaj strzela z działek kinetycznych, no ale na szczęście tarcze są jeszcze cały czas regenerowane, bo są maksymalnie wzmocnione w tej chwili. No przy takim układzie jak teraz on was atakuje, to należy dać maksymalną moc w tarczę i w broń, tak? Na antrip nic, tak jak teraz jest to ustawione. Nie mam takiej potrzeby. O, widzicie, teraz już zeszły im tarcze, zeszły mu tarcze. No ale teraz mam nadzieję, że dolecą inne statki, żeby tutaj mi pomóc trochę. Gdzie ja dałem całą wstecz. No i tutaj trzeba będzie uważać, tak, bo straciłem już tarczę przez niego. No i robimy kółeczka. Widzicie, tutaj tylko słychać przełączanie tych modułów. Teraz mamy znowu nasys, żeby uzupełnić te tarcze. No on się w tym czasie męczy już z siłami bezpieczeństwa, bo tutaj widać zielone statki już w pobliżu. I ma 55%, więc jest już nasz. A w tym czasie już mamy pierwszą tarczę zregenerowaną. Jeszcze zostały dwie. No, 22 tysiące, szybciutko zerknąłem, także ok. No i zupełnie inna walka jest, prawda? Nie ma problemu z tym, żeby broń mieć gotową do strzału. Są to wprawdzie impulsy, no ale mimo wszystko to nie jest tak... O, tutaj znowu mamy, że wam brakuje energii. Ona jest na bieżąco uzupełniana. Tutaj, widzicie, uderzyłem chyba albo ktoś we mnie, już nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że jakiś statek tutaj wleciał po prostu, albo ja w niego. Znaczy, ja w niego nie wleciałem, bo po prostu nie leciałem na nic. Prawdopodobnie z boku dostałem jakiegoś strzała, skądzieś. No i tutaj szybka ucieczka tylko i wyłącznie wtedy. Czyli tak, dajecie wszystko w antrip i wszystko w sys, tak? Czyli maksymalnie w antrip i to, co zostanie w systemy. No i dzięki temu w miarę jeszcze się udaje uciec. No i wracamy znowu na Parmitano Terminal, żeby się naprawić. Ja tutaj zrobię chyba cięcie i się widzimy już... jak będziemy wylatywali ze stacji. Aha, tutaj jeszcze właśnie ten Feldwartungseinheit. To jest moduł służący do regeneracji. Zobaczycie, jak to w akcji działa. To jest dobry moduł w przypadku uszkodzeń napędu na przykład. Też do misji eksploracyjnych rzecz bardzo przydatna, żeby ją mieć ze sobą. No. Możecie ją też uzupełnić, prawda? Te ładunki, które na niej się znajdują, można sobie uzupełniać przez syntezę, więc bardzo, bardzo przydatne to jest. Natomiast kadłub, żeby uszkodzenia kadłubu załatać, to tylko drony to potrafią, te regeneracyjne, naprawcze. To musicie te drony zakupić sobie na stacji. To właśnie zaraz to zrobię też, jak tylko dolecę. Tutaj widać 97%, właśnie. Przykładowo. Właśnie ten Feldwartungseinheit to była jedna z pierwszych takich dodatkowych rzeczy, jak w Elite Dangerous się pokazała, gdzie można było regenerować te moduły. No, do tej pory tylko na stacjach było to możliwe. Potem właśnie wszedł ten moduł. Synteza też się pojawiła, potem też na początku ta synteza obejmowała tylko amunicję, można było potem te skoki, też planety, neutronowe gwiazdy się pojawiły, także tam sukcesywnie, tak powolutku każda nowa rzecz się pojawiała w odstępach tam kilkumiesięcznych, została dodawana do gry. No a jak ktoś zaczyna, to jest jakby na gotowe, już przychodzi, wszystko ma
podane. No, zaletą jest to, że ma już wszystko, a wadą, że no, może go to przytłoczyć. Się wcale nie dziwię, to dosyć tutaj jest ciężkie wejście w tą grę. Bez poradnika, bez oglądania gameplay, to się nie połapiecie tak szybko. Sama konfiguracja sterowania w grze to też zajmuje dużo czasu, żeby poustawiać, gdzie co jest, opanować to wszystko, tę całą klawiszologię. Niestety multiplayer jest oparty tutaj na takiej sieci graczowej, jakby do gracza jest skierowana sieć, nie ma centralnego serwera i w związku z tym dosyć jest uprzykrzająca gra tutaj w multiplayerze, w Elite Dangerous niestety. Najlepiej tak jak to mają serwery Battle.netu właśnie, że jest jeden centralny serwer. Wtedy wszyscy mają te same opóźnienie, prawda? A nie, że jedna osoba nie ma, a kolejne osoby mają po... kilkadziesiąt milisekund czy kilkaset. Albo że w ogóle się nie widzą nawzajem. No, gdyby Frontier utrzymywał właśnie, przeszedł na tą opcję serwerową, to też nie byłoby problemu z lokacjami, prawda? Z tymi zaproszeniami lecicie na... Wiecie gdzie inni gracze są i można do nich wlecieć bez problemu, a nie po prostu, że nie możecie trafić potem do ludzi, którzy gdzieś są na asteroidach. Nie ma możliwości, żeby ich znaleźć w jakikolwiek sposób. Tak jak, no, właśnie ostatnio się przekonałem na tym spotkaniu w pasie tam. Raz się udało, a potem już za nic w świecie nie mogłem do nich dołączyć w ogóle. Nikogo tam nie było. Więc to wynikało po prostu z tego, że nie ma centralnego serwera, tylko gdzieś u kogoś to było. To wiadomo, że to trzeba do Winga dołączyć, to trzeba otrzymać to zaproszenie, ale no też nie powinno tak być, że to trzeba prosić kogoś o to, żeby go zaprosił i tak dalej, bo jak nikt nie zaprosi, to jesteście po prostu, nie macie szans, żeby z kimkolwiek pograć, jeżeli nikt was z grupy nie chce zaprosić albo nie może. To nie dołączycie po prostu do innych. No i tak samo te drony, oczywiście jak już je wykupicie, to trzeba pamiętać, żeby je załadować. To jest właśnie tutaj auffüllen i macie entnamy drone. No i trzeba wybrać sobie, załadować je do pełna na statek, potwierdzić i dopiero wtedy będziecie mogli tego użyć. To o tym trzeba pamiętać, że sam ten moduł nie wystarczy. Musicie jeszcze załadować drony i to jest właśnie w... Auffüllung i potem kolejna opcja, chyba Erweiter, te Auffüllung i tam sobie uzupełniacie to. Oczywiście, jeśli gracie w wersję angielską, to macie angielskie napisy, takie same jak po niemiecku. Znaczy, no nie są takie same, ale no to samo znaczą. I po raz już nie wiadomo który, to ten sam widok. Wybieramy drugą opcję. Wiadomo dlaczego, jest to lepsza opcja zawsze i lecimy tutaj na pola. Na pola, na
nie wiem jak to, na kręgi, kręgi asteroidów właściwie. Czyli miejsca występowania złóż, dokładnie mówiąc. No i te złoża wydobywamy z właśnie takich skał krążących. Albo są to skały, albo lód taki zamarznięty. No i tak po kilku takich próbach w końcu ten statek jest tak na tyle przygotowany, żeby sobie tam jakoś dłużej poradzić, czyli mamy właśnie te drony naprawcze. No i jeśli będą potrzebne, to się je użyje, akurat w tym w tej części nie będą, bo tutaj dosyć nie było takich sytuacji ciężkich. Ale się chyba trafiła nawet jedna anakonda, pyton. Także tą kobrą trochę powalczyłem. No, kobra powinna jeszcze opancerzenie mogłoby mieć mocniejsze. Tutaj jest to leichte, czyli to najsłabsze. Ale jeszcze jest verstärkte i jeszcze jest verstärkte. Potem macie militärische i potem są chyba dwa jeszcze. Te Gespigelte i coś tam jeszcze jest chyba. A ja zazwyczaj zakładam militärische Ausrüstung, to pancerum. Które daje taką dosyć dobrą w razie czego osłonę, żeby zdążyć uciec, no bo jak już osłony padną, to z opancerzeniem bywa różnie. Oprócz opancerzenia też moduły stają się mniej efektywne, więc tracicie energię albo jakieś inne rzeczy się dzieją. Ja mam taką zasadę, że jeśli spadną mi shieldy, to już zastanawiam się nad ucieczką. Nie walczę dalej do upadłego, bo to tylko można stracić statek, to jest niepotrzebne ryzyko. Na stację po prostu można podlecieć, mi się ekran wyłączył. O, podlecieć na stację i ja nagrywam, jak zapewne widzicie, to już post factum, więc po prostu przeglądam sobie to, co się dzieje i dogrywam dialog. No, tak jest lepiej niż tak wiecie, koncentrować się i na mówieniu, i na grze, to tak chyba będę jednak robił. Tutaj niby nagrałem ten voice over, komentarz, ale on nie był jakiś taki szczególnie chyba dobry. No i też ten mikrofon w Oculusie taki aż dobry nie jest, chociaż nie jest też wcale zły, powiem wam, że znacznie gorsze dedykowane mikrofony są używane. Ten w Oculusie jest całkiem przyzwoity. Myślę, że on w zupełności by wystarczył też. Ale wolę swój głos słyszeć z tego mikrofonu. Jest taki bardziej przyjemny, bo nie jest taki suchy. A ten okulusowy trochę tak jest bardziej ostry. Nie ma tej głębi takiej, więc tak zrobimy jak jest teraz. No, to tu mamy w ogóle, to jest Eagle. No właśnie, taki Eagle, fajny statek też. No, dobry ma ten w miarę shield, natomiast już po jak się te shieldy mu zdejmie, to tam praktycznie on nie ma żadnego opancerzenia. Ma dużą kabinę, taką delikatną, więc to tam do kobry to nie ma nawet startu, ten Eagle. Natomiast jest zwrotny i dosyć szybki. Natomiast zobaczcie, wystarczą no, kilka celnych strzałów już po shieldach i po nim jest praktycznie.
Szczególnie w kabinę, bo ona ma bardzo delikatną tą kabinę ma Eagle. Ale fajnie, fajnie w środku Eagle wygląda. To zobaczcie sobie na ten odcinek, gdzie jest ten wyścig, to tam właśnie Eagle latam Eaglem. A, jeszcze taki wyścig na pewno zorganizuję, już to we własnym zakresie. Mam nawet pomysł na zrobienie wyścigu. Znaczy, nie jest to mój pomysł, ale myślę, że już nieistotne. Czyli zrobimy sobie taki wyścig, tylko w parę osób jeszcze trzeba będzie zwerbować do tego. Ale jak się uda, to... też wyścigi... zrobimy w innym miejscu zupełnie, inne będą warunki, myślę, że bardzo ciekawe też. No i będzie też dużo łatwiej się znaleźć, nie trzeba będzie latać po pasie i szukając kogokolwiek, więc każdy będzie mógł dolecieć na miejsce. No ale to w przyszłości, teraz się skupmy już na tej rozgrywce tutaj. Mamy Aspa, tylko ten Asp, o, no właśnie, on jest razem z tą Anakondą. No i tutaj strategia jest taka, żeby nie atakować tak jak w tej chwili, tylko poczekać, aż tu policji się więcej nabierze, no bo umówmy się, że wasza kobra przeciwko Anakondzie i Aspowi, no to ma małe szanse na wygranie. Nawet przeciwko samej Anakondzie raczej byście nie dali rady. Natomiast jak już jest statek sił sprzymierzonych, czyli tych, tej ochrony tutaj galaktycznej, no to całkiem duże są szanse, że się wam uda taką Anakondę zabić po prostu, nie zwracając jej uwagi na siebie. To jest zaletą mniejszych statków, że widzicie? I teraz można spokojnie wyeliminować najpierw tego Aspa. Asp jak padnie, to przełączyć się na, o, na tą Anakondę, gdzie ona już pancerze, shieldy straciła, tam regeneruje je w tej chwili, bo to jest Majster, czyli też ma wysoką rangę ten statek. No i ale szybciutko jest 130 tysięcy. To nie jest rekord jak za Anakondę, ale dosyć dużo. Chyba najwięcej jak za pojedynczy statek. No oczywiście gdyby miał ten Tytungsbefehl Scanner, to bym mógł uzyskać z tej Anakondy 200 tysięcy nawet, myślę. Spokojnie. No i to jest konieczne uzbrojenie, takie jak ktoś w tym ma tu naprawdę trochę więcej tych kredytów zdobyć, to trzeba polecieć i kupić. To jest moje niedopatrzenie, że tego nie mam na pokładzie. Powinienem na innej stacji to kupić i tutaj dopiero zacząć tą rozgrywkę. No dobra, poszukamy pewnie jeszcze jeden statek, tylko jakiś się znajdzie i na tym chyba skończymy odcinek. No tutaj po lewej stronie w kontaktach macie wszystkie pozostające w zasięgu radaru statki, więc można tutaj szybciej namierzyć statek, który po prostu nie został jeszcze przez was zeskanowany. Być może jest to statek piracki.
Także to jest bardzo przydatny ekran, właśnie ten, tak jak teraz to widać, nie? Można go cały czas mieć włączonego, na przykład też. To jest też dobre rozwiązanie, z nim latać włączonym. No i ten Ader chyba będzie szukany, tak. No i widać, że on ma... jest sam, więc nie powinien być problemem tutaj dla mnie. No i tutaj tracicie energię powyżej 600 metrów, energię jakby laserów. Ale w praktyce no, to jest dobrze podlecieć na poniżej te chyba 500 metrów, jeżeli chodzi o te... To wydaje mi się, że przy 500 metrach tracicie już moc. Więc dobrze jest trzymać się bardzo blisko, poniżej tych 500 metrów do wroga. No w praktyce dosyć to trudne jest, tak jak teraz widzicie, to jest najbardziej optymalne na odległość do 500 metrów tą bronią. A tym i strzelny laser to jest do 600 metrów, czy 100 metrów dalej tylko. A 1-3 to już jest daleko, to już siła tej broni maleje znacznie. To jest właśnie Eagle, ten statek taki, z takimi czujkami z boku. I widać z kabiny dosyć fajnie, za wami. Jak się odwrócicie, to fajnie się są widoczne. No i co jest fajnego jeszcze w Kobrze, to broń widać, działka z przodu, nie? To jest tak jak w Sidewinderze, też macie widok na te działka, tutaj też. Eagle z kolei ma u góry jedno działko i dwa pod spodem, to ma kiepsko rozmieszczone trochę. Nie widać ich dobrze. Chyba wcale ich nie widać nawet. Z tej racji, że są na kabinie. Jest to jedno i dwa pod spodem. Tylko że Eagle ma 3 dwójki. A ta ma 2 dwójki, ta kobra i 2 jedynki. A czwórka kobra jest świetnym statkiem. Tylko właśnie nie jest dostępna, szkoda. Jest bardzo dobry statek, kurczę. Taki, na początek jest. Chyba kosztuje tylko 100 więcej, a jest raz, że mocniejszy, dwa, że ma dużo większą siłę ognia. No ma kilka wad, ale te wady nie są takie dotkliwe. Skok krótszy, no ale to nie jest samolot do pokonywania odległości dużych przecież. Kobra nigdy nie była statkiem eksploracyjnym. Ani jedna, ani druga zresztą. Więc w tej Kobrze by się przydała, kurczę, jeszcze 1 dwójka. Czyli mieć 3 dwójki i 2 jedynki to byłby fajny statek. No z tymi 2 dwójkami i 2 jedynkami to on jest trochę słaby, nie? Trochę to czasu zajmuje, zanim nawet takiego Adera, zobaczcie, załatwicie. A to są jeszcze, to jest jeszcze broń niekierowana, prawda? Więc ona ma dużo większą siłę ognia niż tradycyjna, taka... nacelowywana. A i tak to zajmuje sporo czasu, nie? Zanim się załatwicie Adera. Już o większych statkach, tak jak z Pytonem czy z czymś, to tam raczej szans nie ma żadnych. Nie jesteście w stanie znieść tych po prostu ekranów w Anakondzie nawet. No, szybciej regeneruje, jak macie tylko 2 dwójki. No, tutaj się zapędziłem.
No i to jest właśnie ostatni chyba już statek. Jak widzieliście, Kobra daje sobie świetnie radę. No nie jest nawet maksymalnie wyposażona. Wiele rzeczy brakuje jej. A przede wszystkim to ten napęd jest tutaj słaby, bo to są te silniki chyba F. Nawet te najsłabsze, więc wolna jest, jeżeli chodzi o manewrowość. Ale mimo wszystko, bez problemu można sobie tutaj powalczyć. Nawet i anakondy załatwiać, i pytony, i adery. Sam na sam, jak jesteście, już o mniejszych statkach nawet nie wspomnę. Tylko warunek właśnie, żeby była też ta służba bezpieczeństwa. Ona dosyć mocno pomaga. Dobrze mieć jest ten skaner, Tytungsbefehl skaner właśnie. To jest świetna rzecz. Czego ja nie mam, a powinienem mieć, to zaznaczam, że tutaj źle to zrobiłem. Teraz jeszcze wam tutaj właśnie powtórzę to, żeby na stacji zakupić Tytungsbefehl skaner, czyli po prostu musicie w opisie zobaczyć skaner, który podaje do informacje o tym, na której stacji jest jeszcze ten pirat poszukiwany, w którym układzie. Czyli całość kwoty za niego zgarniacie w tym momencie. A od patcha następnego to będzie zmienione. Już nie będzie to tak działało. Będzie tylko najwyższa kwota podawana. Czyli będą mniejsze po prostu dochody raczej. Nie wiem, o ile tam procent będą mniejsze, średnio. No ale odpadnie. Część dochodu odpadnie na pewno. A nie wiem, szczerze mówiąc, czemu to zostało zmienione. Czemu na przykład ma służyć to ograniczenie, z czego to wynika przede wszystkim. Że jak to jest uzasadnione, że dlaczego, tak? Mamy skaner, który nam skanuje, ale podaje tylko najwyższą stawkę. Skąd to ograniczenie się wzięło nagle? Nie wiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć w jakiś taki rozsądny sposób. Że co, że to ta elektronika jest jakaś ułomna, czy co? Albo podaje już wszystkie, albo nie podaje żadnego, albo w ogóle wycofać coś takiego. Moim zdaniem powinni z tego zrezygnować w takim razie. Tyle. Bo Elite to taka gra, która realizm też stara się oddać. No jaki jest to realizm w tym momencie, prawda? Według mnie żaden. No i zobaczcie, tutaj ta nasza cała wyprawa to 244 tysiące, głównie ta anakonda. Chyba. Tak mi się wydaje. No tutaj mamy, tak, Ruf Veränderung na Zimbat Regime Fraktion. Bergungsgut einsammeln. To jest, zdaje się, misja w ogóle jakaś tam. Harmlos. Zumeist harmlos. To już tak wyższa ranga w walce. Ale słabiutka. Handler. No to handlowa ranga. No i tutaj mamy znowu Ruf Veränderung i tutaj mamy ikonkę nową tego typu. Speyer to też jest, tylko że Erkundung jest to ranga. No i 823 to można sobie kupić za to coś chyba. Coś zmienimy zaraz, zobaczymy co właśnie, już nie pamiętam co ja tu zmieniłem. No i udało się 75% być w czołówce, 75% najlepszych graczy. Co daje w tej chwili 3 200 000 zysku, jak się to zakończyłoby w danym momencie. A tutaj mamy 2 300 000 zysku, czyli razem z piątkę będzie. Tylko
Tylko trzeba uważać, żeby nie spaść do stówy znowu, nie? Wtedy zmniejsza się. A na pewno ogólnie myślę, że pod koniec się uda wyciągnąć dużo więcej. No to na razie, cześć.